3 grudnia przenieśliśmy się na mapę OG Fortnite, a wszystko to za sprawą Sloan oraz Jonesiego. Tylko jaki jest tego cel oraz powód? Nie chodzi tutaj o przywrócenie wybitnych dni przeszłości w Fortnite, a chodzi o zmienienie biegu historii oraz wymazanie wielkich wrogów. Przynajmniej tak by się wydawało. To już potwierdzają głosówki od Sloan do Jonesiego podczas pierwszego etapu całej misji. Jones, to Sloan, wiesz dobrze, jaki to czas i miejsce, a to znaczy, że rozumiesz, co należy zrobić. I co stanie się tutaj, kiedy to zrobisz? Jutro uruchomisz wehikuł, a ja dzisiaj... nagrywam to. Po słuchaniu można dojść do wniosku, że jest tu ważna wiadomość dla samego Jonesa, by przypomnieć mu, po co się tutaj znalazł. Jak działa maszyna czasu i jakie szkody mogła wyrządzić? Jeżeli widzieliście drugi sezon Loki'ego, czyli serialu Marvela, to podróże czasowe w Fortnite działają dokładnie tak samo. Ponieważ tak samo jak Jones, Loki został odesłany w czasie i przeszłość się zmieniła, która również sprawiła, że przyszłość była inna. Mogliśmy to zobaczyć w pierwszym odcinku drugiego sezonu Loki'ego i właśnie przez działania, które Jones podejmie w przeszłości, oddziaływuje on na przyszłość całego Fortnite'a. To wygląda na to, że Jones wpada na pomysły, jak zmienić naszą przeszłość, by zmienić także naszą przyszłość. Natomiast Sloan go blokuje, martwiąc się, że coś z skrzynią i może coś później tak. Skupia się na znalezieniu klucza do naszej przyszłości. Mówił o nim także Optimus Prime w sezonie 3 rozdziału 4. Jestem w kontakcie z tą, którą zwiesz Sloan. Może wątpisz w ten sojusz, ale tylko ona zna właściwą ścieżkę. Potwór z sezonu 9 zostanie wypuszczony przed sezonem 9. Wyspa z kostką Kevina z sezonu 6 nie eksploduje przed sezonem 7, co obecnie widzimy na wyspie. To już są aż dwa ogromne wydarzenia, które zostały zmienione względem przeszłości. Oznacza to, że Dr. Sloan oraz Jones zawiedli i teraz chcą zmienić przyszłość, żeby walczyć z ostatnią rzeczywistością. Niestety tym razem mam dla nas złą wiadomość, ponieważ sezon OG w Fortnite zderzy się z naszą teraźniejszością, czyli rozdziałem 4. Tak naprawdę stało się to już na naszych oczach, ponieważ w tym sezonie powróciły elementy rozdziału 4, a my przekraczamy granicę czasu. To po raz kolejny oznacza, że historia rozdziału 4 jest nadal niezwykle ważna, powinna odegrać ogromną rolę, szczególnie w rozdziale 5, do którego przejdziemy w dalszej części filmu. Zderzenie rozdziału 4 i 1 powinno bardziej skupiać się na postaciach i obiektach fabularnych, a nie na miejscówkach. Wieczny wciąż ma wiele historii do omówienia, sama Dr. Sloan znajduje się dalej w rozdziale 4 i jestem pewien, że na pewno do nas wróci na czas eventu. Jonesy, cofając się w przeszłość, próbując wykonać swoją misję i uratować nas w rozdziale 4, tak naprawdę popełnił jeden wielki błąd, ponieważ począwszy od sezonu 6, czyli 9 listopada, wszystko zaczęło się mieszać. Rzeczy z przyszłości zostały przeniesione na mapę rozdziału 1. Pierwszym przykładem jest obecność przyczepnej rękawicy w grze. A co jest ważne, nie jesteśmy w alternatywnej linii czasu do rozdziału 1, ponieważ jest to nasz rozdział 1. W tej chwili dokonujemy zmian w naszej przeszłości, co prowadzi do zmiany naszej przyszłości. W momencie, kiedy za bardzo bawimy się czasem, wszystkie czasy się zderzają. No i raczej nie jest to dobra wiadomość. Natomiast również pojawiły się teorie, że możemy być w alternatywnej rzeczywistości. To dlatego, że kilka budynków jest innych niż wcześniej. Dostajemy broni, które wcześniej nie istniały, wyspa zmienia się w taką, jakiej nigdy wcześniej nie mieliśmy. Więc jakim cudem cofnęliśmy się w czasie, a całość nie wygląda tak jak wtedy? Podróże w czasie powinny wyglądać tak, jak wszyscy to wiemy. Podróżujemy do określonego punktu na linii czasu, którego doświadczyliśmy i doświadczamy tego punktu ponownie. Problem w tym, że nie do końca musi tak to działać. Natomiast myślę, że znaleźliśmy się w dobrym czasie, ale w niewłaściwej linii czasu. Wszystko jest bardzo podobne do starych sezonów w rozdziale 1, ale finalnie są one od siebie różne. To tak jakby główny wątek tam był, ale treść się zmieniła. Mamy innych bohaterów w historii, mamy inne miejsca i dlatego musi być to inna linia czasu. Nie tylko punkt zerowy zostanie odsłonięty, ale też nie będzie nic, co mogłoby go powstrzymać. Przynajmniej tak myśleliśmy z początku. A dlatego, że nie ma tutaj wulkanu, wiemy, że nie pojawi się wulkan w wyniku zmiany mapy, to nie będzie też mecha. No i zresztą potwór również się nie pojawił. Wydaje mi się, że największym złoczyńcą tego sezonu jest kostka Kevin, zatem jak przetrwamy? Będziemy chyba niestety musieli uciec z rakietą powiązaną z wehikułem czasu. No chyba, że jednak nie przeżyjemy. Pomyślcie o tym, dotarły do nas przecieki mówiące o końcu z Dr. Sloan. Wiemy też, że główny wątek fabularny dobiegnie końca po sezonie OG. Dlatego co jeśli będziemy kontynuować alternatywną linię czasu z nowymi postaciami oraz nową fabułą? To wszystko mogłoby mieć sens, ponieważ mapa 5 rozdziału właśnie wyciekła i jest ona bardzo podobna do mapy rozdziału 2. Natomiast jedyne co możemy w tym momencie zrobić, to ustawić nasze budziki na 2 grudnia na godzinę 20:00 i obejrzeć widowisko, jakie Epic Games dla nas przygotowało. Moja pierwsza wiadomość, prawda? Pewnie robisz już postępy. Albo wszystko psujesz. Jeśli nagle zjawisz się tu i teraz, na złość puszczę tę rzeczywistość z dymem. Choć to raczej nie powstrzyma cię przed powrotem na moją orbitę. Na podstawie audiologa, którego przed chwilą słyszeliście, wynika, że Jones wracał do rozdziału 1 sezonu 5 więcej niż jeden raz. Wygląda na to, że Jones i Sloan nie przestają próbować znaleźć klucza do naszej przyszłości, starając się przy tym nie zmieniając historii przeszłości. To właśnie w tym sezonie powinniśmy doświadczyć ostatniej próby Jonesiego, próbującego ocalić nas przed
ostatnią rzeczywistością. Wygląda na to, że tylko to Sloan martwiła się, jak Jones zmieni swoją misję w rozdziale 5 sezonu 5 po zbyt wielu nieudanych próbach. Sloan martwi się, że Jones myśli o wprowadzeniu zmian w naszej przeszłej historii. Dlatego dzieje się efekt motyla w podróżach w czasie i nasza przyszłość, czyli rozdział 4, też się zmienia. I wychodzi na to, że Dr. Sloan miała rację. Jones nie mógł zrezygnować z prób znalezienia klucza do naszej przyszłości bez wprowadzenia zmian w fabule rozdziału 1. Przy czym Jones legalnie zabierze wehikuł czasu naukowcowi w sezonie X. Całkowicie zmienia historię i oznacza, że Jones z chęcią zmieni naszą przeszłość. Między innymi potwierdzają to rzeczy, które zdarzyły się w grze 9 listopada, ponieważ wtedy pojawiła się sześcianowa wyspa, tym razem skupiona tylko na środku mapy i nie poruszała się ona po mapie, aby uzyskać energię z run. Pytanie tylko dlaczego? Dlatego, że jego misja uległa zmianie. To właśnie powinno być powodem, dla którego nikt nie chciał, żebyśmy przenieśli się w przeszłość. Punkt zerowy jest słaby, a kostka jest teraz skupiona tylko właśnie na nim. W tym samym dniu położenie maszyny czasu również uległo zmianie. Został on przeniesiony przez ciężarówkę prowadzoną przez Jonesiego i przeniósł on ten wehikuł czasu na drugą stronę jeziora. Wydarzenie na żywo zbliża się wielkimi krokami, bez w ogóle się zastanowić, kto stoi za budową rakiety. Nie może nim być naukowiec, ponieważ nie ma go jeszcze na mapie. Całym budowniczym musi być Jonesy, natomiast nie zrobił tego sam. Jest on w tym momencie zajęty marzeniem czasu. Jones skorzystał z pomocy ludzi, aby przygotować bazę i wszystko, zanim naukowiec dotrze na wyspę. Celem Jonesa jest obecnie naukowiec i jego rakieta, a sam Jones zdecydował się już dokonać zmian w naszej przeszłości. Być może Jonesy wyjaśnił urojonemu reżimu, że przyszłość jest w niebezpieczeństwie i potrzebuje ich pomocy. Urojony reżim w przeszłości nie wiedział, że Jones tak naprawdę ich zdradza, zatem spojrzeliby na niego jak na kogoś, kto chce uratować urojony reżim. W międzyczasie Jonesy zdążył dotrzeć do wypasionej wyrwy, zabierając ze sobą wehikuł czasu. Z pomocą swoich przyjaciół także zbudował całkowite laboratorium i rakietę dla naukowca. Jesteśmy zatem gotowi na przybycie naukowca, które w sumie już nastąpiło. A to dlatego, że meteoryt z sezonu 10 powrócił. Znajduje się on tak jak dawniej nad wypasioną wyrwą, a w jego środku właśnie możemy odnaleźć kapsulę, z którego naukowiec się wydostał. No jest to jedyna w sumie ważna funkcja tego meteorytu. Najważniejsza rzecz, jaka uległa zmianie, to to, że kostka Kevin zaczęła wysysać energię z punktu zerowego. W tym momencie na mapie wygląda to w taki sposób i kostka Kevin po prostu punkt zerowy wyciągnęła z pod ziemi. Nie wiadomo, co dalej stanie się z punktem zerowym i odegrał na pewno ważną rolę w kontekście wydarzenia kończącego. I wydaje mi się, że wszystko zmierzało do tego momentu. Spotkanie kostki Kevina oraz punktu zerowego. Wtedy plan prowadzący do nicości w końcu odniesie sukces. A latająca wyspa nie będzie przemieszczać się w tym sezonie, tylko skoncentrowana będzie na punkcie zerowym. To wydaje się być powodem, dlaczego nicość chciała, żebyśmy przenieśli się w czasie do tyłu. Ostatnia rzecz, jaką poruszymy, to rozdział 5 i wycieki na jego temat. Oto przed wami znajduje się mapa rozdziału 5. Jak na razie jest ona jeszcze niedokończona w plikach gry, natomiast jej nazwa kodowa jest to Helios. Nazwa ta odnosi się do greckiego boga tytanów, który ma ogromny związek ze Słońcem. Może być to wskazówka, dlaczego od rozdziału 5 powinniśmy zacząć tworzyć więcej fabuły w stronę bogów i tworzyć może wielkich bogów Fortnite'a. W samym rozdziale 5 powinniśmy otrzymać Open World, Rocket League Racing Mode, czy między innymi kolaborację z LEGO. Dodatkowo prawdopodobnie wejdzie tryb pierwszoosobowy, bieganie pościami, a na mapie będą dostępne biomy takie jak tundra, las borealny, chaparral oraz sakura. Sakura jest to biom, który mieliśmy obok Mega City. Do samej gry powinna powrócić pizza, lodowy grappler, Unreal Rocket Launcher oraz szyny do grindu. Dodatkowo otrzymaliśmy kilka lokacji znajdujących się na mapie rozdziału 5. Będą nimi opuszczony dwór, opuszczone ruiny, wybrzeże miasta, Marina Town, górska osada, sad owocowy, wieś, towarzystwo osiedlowe, klub tenisowy. Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie te miejscówki się będą znajdowały, ale wiemy, że takie nazwy są przygotowane w plikach gry. Dodatkowo z przytupem może powrócić Midas. To dlatego, że rozdział 5 jest nowym rozdziałem podobnym do rozdziału 2. Może to oznaczać właśnie powrót rodziny Midasa, która jest ogromną częścią urojonego reżimu. Rozdział 5 skupia się głównie na greckiej stronie Fortnite. Wszystko to sprawia wrażenie, że możemy w końcu uzyskać ogromny powrót Midasa, a powiedzmy sobie szczerze, że na to zasługuje. Na sam koniec mam dla was kilka informacji na temat wydarzenia na żywo. Mówi się, że będzie to największe wydarzenie na żywo w wszechczasów. Będzie się ono składać z wielu elementów. Cała historia rozdziału 1 wydarzy się podczas tego wydarzenia, a potem na koniec dostajemy trailer rozdziału 5. Zobaczymy rzeczywistość festiwalową, na której wystąpi Eminem, rzeczywistość świata LEGO, przez którą przechodzimy i tak dalej, i tak dalej. Wtedy powinniśmy zobaczyć, czy może wydarzyć się czarna dziura, a następnie stworzyć mapę rozdziału 5. Zatem udział Eminema oraz LEGO w tym wydarzeniu na żywo ma nam tylko pokazać, jak będziemy mogli wejść w rzeczywistości, które będą częścią 5 rozdziału. Ale to jedyne informacje na temat eventu, jakie dla was mam, ponieważ za niedługo na moim kanale pojawi się dedykowany film właśnie wydarzeniu na żywo kończącym OG sezon w Fortnite. A w międzyczasie wpadnijcie na ten film, żeby zobaczyć, jak Epic Games zniszczyło wszystkie skiny dostępne w Fortnite. I powiem wam szczerze, że jest grubo.